Cześć, z tej strony Marcin. Trzecie zadanie z książki Teraz matura z poziomu podstawowego z planimetrii zestawu A. Zadanie jest następujące. Trzy prostokąty trójkąta prostokątnego mają długość 6 i 8. No to tu jest 6, no tu jest 8, tak? Oblicz wysokość opuszczalna przeciw prostokątną, czyli w moim przypadku to jest ta nasza wysokość szukana m nazwie h. Okay? Dobra. Pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście wyliczymy sobie to, tak? Z Pitagorasa, czyli x kwadrat równa się. No pierwsza przyprostokątna do kwadratu, czyli 36, ponieważ 6 do kwadratu to jest 36, plus druga przyprostokątna do kwadratu, 8 do kwadratu to jest 64. Czyli x kwadrat równa się stówka i po spierwiastkowaniu x równa się dyszka. Jasne? Dobra. Kolejna rzecz. Oblicz wysokość opuszczalną tą przeciwprostokątną. W jaki sposób zrobić takie zadanie? Można je zrobić z podobieństwa trójkątów, z tej prostej przyczyny, że na tym rysunku oczywiście są trzy trójkąty. Tutaj ten jeden mały, tutaj ten średni, no i ten jeden największy. I wszystkie te trójkąty są podobne do siebie, bo mają te same kąty, tak? Kąt prosty, tu jakieś alfa i tu jakieś beta, tak? Czyli tu jest alfa, tu jest beta, więc są podobne. Więc my zrobimy to może nie z podobieństwa, tylko ze standardowego wzoru na pole. Ponieważ ja policzę sobie pole, że to jest 1 druga razy a razy h, czyli podstawa to jest 8, a wysokość, która jest opuszczana, tą podstawę, to jest ta szósteczka. O, ja ją specjalnie wziąłem, tak? To jest w tym momencie wysokość opuszczana tą podstawę. Jasne? Ponieważ jest. Wysokość musi być pod kątem prostym, no a w trójkącie prostokątnym te boki są pod kątem prostym, bo to w końcu są przeprostokątne. To znaczy, że P równa się połowa z 8 to jest 4 razy 6, 24. I teraz piszę drugi wzór na pole, znaczy wzór jest ten sam, to jest 1 druga razy A razy H. Za P oczywiście możemy sobie podstawić 24, jedną drugą sobie przepisuję, ale teraz bok biorę sobie dyszka i razy wysokość, którą mam policzyć, czyli h. Jasne? Pamiętajcie, ponieważ są trzy wierzchołki, to na te trzy, z tych trzech wierzchołków można poprowadzić trzy wysokości. W każdym trójkącie są trzy wysokości, więc w każdym trójkącie, w cudzysłowie, są trzy różne wzory, w zależności, którą wysokość i który bok weźmiemy. Tak? Jeżeli bierzemy ten bok, no to jest wysokość, która na nią spada. Lecimy. Tu będzie 24, a tu będzie połowa z dziesiątki, to jest 5 razy h. Jeżeli podzielimy to przez 5, to kalkulator nam ładnie pokaże, że 24 przez 5 to jest 4,8. Ewentualnie, jak ktoś lubi ułamki zwykłe, 4 całe i 4 piąte. Koniec. Myślę, że proste. Tak? Pitagoras i dwa razy wzór na pole trójkąta, więc teoretycznie poziom gimnazjum, ale trzeba wiedzieć, jak to policzyć. O. Tyle. Łapki w górę, pytania w komentarzach. Zmykam do zadania 4. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.